Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. No i powiem wam szczerze, że wciągnęła mnie ta gierka i to mocno. Wciągnęła mnie na maksa ta gierka. O dziwo, po ostatnim oblężeniu, które tam mieliśmy. Naprawdę chce mi się w to grać. Tylko tak, dzisiaj myślę, że sobie te wszystkie, może nie wszystkie, bo nie wiem, czy creeperów sobie tam dosięgniemy, ale część będę chciał poogarniać, jeżeli chodzi o te siedliska zombie, etc. No i myślę, że w dalszym naszym progresie oczywiście będziemy sobie próbowali również poogarniać tamte bastiony. Już jeden bastion wyczyściliśmy. Nadal nie widzę w sumie różnicy między tym, że to czyścimy. Nie wiem, czy tam są mniejsze jakieś wtedy problemy z nimi. Przytłoczone. Walczyły dzielnie, aby ci pomóc, ale nie potrafią sobie poradzić z takim atakiem. No to definitywnie trzeba im pomóc. Wow! To jakieś nowe wioski zombie? Dobra, kamraci, lecimy. Na pochybel. To widzę, że coraz nasi przeciwnicy są ogólnie. Dobra, wy tam sobie walczcie. Muszę sobie ten kontrol sobie przypomnieć. A ja oczywiście zaczynam sobie robić spawnerki. Ten też nam się przyda. Dolemy minerały. Jak to wyłączyć? Nie chcę. A dobra, już wiem. Już mnie tłucze. Jakby się palę. Zresmy sobie trochę ich. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow. Czterech, dobra, pięciu. O nie, o nie, o nie, dwa HP. Dobra, tu jest już, widzę, że porządniej. Porządna jadka to jest ogólnie. Porządna. Nie, odrodzenie. Zginęliśmy. Pierwszy raz. Oh no. Dobra, przesadziłem. Ale spokojnie, to jest tylko i wyłącznie taki pierwszy podryk nasz. No bez jaj, naprawdę. I co ja mam teraz tak daleko tam zapierdzielać? Kurde. To coś umarło i się odrodziła. Czemu tam jest escape? Przytrzymać trzeba. Jeśli zginiesz, wrócisz w pełni zdrowia przy źródle przeznaczenia lub w ostatnio odwiedzonej wiosce albo studni. I rozumiem, że nic... Rozbiórka struktur, pryzmaryn. Nic nie tracimy dzięki temu. No. Dobra, ulepszenie struktury złota. Jest ten wzrostem niezbędny do budowy niesamowitych ulepszeń w źródle przeznaczenia. Możesz pozyskać złoto, niszcząc kopalnie złoto piglinów oraz inne struktury znajdujące się w ich bazach. Azuryt. Rekrutacji. Okej. Okay. Odwołanie moba. Odległe moby można odwołać w spawnerze mobów, przytrzymując E obok spawnera. Przyzwanie to wszystkie moby do twojej... Przyzwie to wszystkie moby do twojej pozycji, jeśli nie są one wezwane. Okej. Okay. Gromadzenie. Do krzyżandaru wybierz typ. Opcja wybierz typ pozwala ci określić, jaki typ moby ma wykonać rozkazy w widoku sztandaru. Do dyspozycji masz wytrzymałe moby walczące wręcz, delikatne moby dystansowe, wybuchowe, moby specjalne oraz wszystkie typy mobów. Okej. Okay. Cykl dnia i nocy. Wraz z pojawieniem się na świecie nocy, pigliny stały się bardziej aktywne. Ciemność pomaga ich wyczulonym oczom, a większość ich podstawowych działań odbywa się w nocy. Inwazje piglinów. Pigliny przygotowują plany w ciągu dnia, a w nocy wcierają je w życie. Obserwuj mapę, aby widzieć, co robił i zwracaj uwagę na ostrzeżenia gospodarzy. Poskramiacze. Pewne moby są skuteczniejsze w walce przeciwko konkretnym piglinom. Używaj najlepszego mobu do danej sytuacji, aby jak najskuteczniej wykorzystać jego zdolności. Ataki na wioski, okupowanie wioski. Zasoby wioski. Przy każdej wioskowej fontannie znajdziesz skrzynkę, w której mieszkańcy będą składować dla siebie surowce, w tym lazuryt.
Mieszkańcy chętnie pomogą ci w walce z pieglinami i dobrze bronioną wioską. Dobrze broniona wioska zbierze więcej surowcy. Okej. Okay. Na odwracanie interakcji na wierzchowca. Mierzając na ziemię, spotkasz nowe wierzchowce, te, z którymi uda ci się zaprzyjaźnić, będą na ciebie czekać przy wioskowych fontannach. Okej. Okay. No dobra. W skrzynię. Troszeczkę widzę, że pozbierały surowcy. A teraz mi powiedzcie, jak zmienić sobie na przykład na wierzchowca. Czy ja mogę tu gdzieś zmienić wierzchowca? Bo wiem, że mam odblokowanego. Jednego. A ta stolarza. Tu nic. I tu również nic. Jeszcze raz. Ej, to już nie działa? No nie. Bez jej. Dobra. Oh shit, here we go again. Lecimy jeszcze raz do tej wioski. No musimy się bardziej przygotować. Na pewno zrobić sobie przegrupowanie przed. Nie w trakcie, tylko przed. A, bo to jest ulepszenie, przepraszam. Nie C, Z. Zbieraj to żelazo. Żelazo zawsze na propsie. Co to było to, tu? Właśnie nie wiem. O nie, nie zauważyłem. Dobra, nic się nie stało w sumie. Nic się w sumie nie stało. Dżungla. Nadal chciałbym się dostać bliżej. Lecimy, lecimy. Daleko to jest? Nie, już niedaleko. Dobra. I to jest ta wioska. 41 piglinów. No to musimy sobie zrobić tutaj baunerki. Zrobimy tak tego. Że potrzebujemy również strzelających. Może byśmy sobie zrobili ich po 10, 5, 3 i 2. No nie jest to głupie. Sprawdźmy sobie te moby. Może one są jednak, czy nie są takie głupie, jak na początku myśleliśmy. To mi ja myślałem. Dobra. Odwołaj wszystkie. No, chyba już 0, okej. Okay. A więc tak, jeżeli chodzi o kamienne, oczywiście potrzebujemy ich 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Słońce zachodzi. To znaczy, że zaraz rozszaleją się pigliny. Miej oko na osadników. Wioska raz, jest atakowana. Który gdzie? Sprawdź mapę. Będą potrzebować twojej pomocy. Która wioska? Która? O Jezu, ta. No i widzicie, no nie da się tam tego zrobić w ten sposób. No musimy tą wioskę obronić, bo stracimy... Te pigliny! Śpiesz. Ciąga im inwazja hordy łowców. Pigliny ruszają do ataku. Tylko pytanie, gdzie? Tam są, czyli tak, szybko wieżyczki. Pamiętaj o różnych zastosowaniach sztandaru. Możesz zyskać zupełnie nowe spojrzenie na walkę. Lecimy. Na pochybel znów. Wycięte, wycięte. Lecimy dalej. Gdzie one są? Tutaj widzę sztandar. Do ataku. Prawda, że tu nic nie ma. Więcej piglinów! No widzę, że jak sami tego nie zrobimy, to nie wyjdzie w ten sposób. Dobra, kolejny sztandar jest tam. Mamy wytrzymać 3 minuty. Długo. I dobrze by było obwarowywać te wioski. No nie, świnie. One są palące chyba. Kolejny tam.
O nie. Kurde. Tu jeszcze jedna świnia została. Dwie świnie zostały. No co wy robicie? Tłuczcie te prosiaki. Już? Padło? Dobra, ja się zajmę małymi, wy się zajmijcie świniami. Posiłki. Kolejne są tam. Oh no! Powoli nas kroją. Świnkom to już podziękujemy. Ojej, dobra, tego to ta łatajstwa się dużo zrobiło. I to strzelających, standard. Tam też jest jeszcze standard jeden. Dobra, te ceki nie są takie wcale złe. Widzicie, one ogólnie, jeżeli chodzi o takie pojedyncze jednostki, to są słabe, tylko no jak się już pierdzielą. Pierdzielą się grupą, no to jest sobie już problem. Dobra, kolejny jest tam. Widzę, jak strzelają nawet. Ustawić te cymbały. Ojej, dobra, teraz was dużo. Prosiaki są paskudne. Te prosiaki są naprawdę paskudne. W twoją stronę zmierza nowa fala piglinów. Kolejne są tam. No, z tych strzelających trzeba walnąć. Ja będę miał jakieś ulepszenie, którą będę mógł tylko pancerzonych walić na pyrę. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, to jest slipa. No nie, no ładnie tam czuchrają. Wow, wow, wow. Proszę mi się uspokoić, gnoje. Dobra, trzeba tych troszeczkę ogarnąć. Sekunda została. Role się odwróciły. Czas pozbyć się reszty piglinów. No i dobra. Fajnie wyszło. Piglinki już nam się nie spełnują. Dezja odparta, dało się obronić wioskę. Ci osadnicy znów są bezpieczni. Przynajmniej na razie. Ja wiem, czy tak dużo... Ja wiem, czy tak dużo tych surowcy. Czy ja muszę wchodzić na te jednostki? A to stolarza. Rozumiem, że on sobie tam naprawia. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tylko tak, no chciałem iść tu. A teraz znów muszę iść... Nie wiadomo gdzie. Myślę, że możemy sobie jakieś ulepszenie zrobić. Dobra, R-ka. Ulepszenia. Ulepszenia. Ulepszenie sztandaru plus 15 mobów za stówkę. To nie jest głupie. Za cenę złota i zasobów umożliwia zbieranie specjalnych wież gospodarzy roślinnych po całym świecie. To też nie jest głupie. Coś naprawy. Umożliwia alejom zbieraczom zespawienie terraku bezpiecznymi blokami, na których można budować struktury. Niezbędne ulepszenie, które znacznie pomaga w walce z piglinami, użyj go, by przedrzeć się do ich bazy i zbudować struktury u ich bram. No właśnie. To by było fajne, też za stówkę. Tylko tak, jeżeli chodzi o moby, 10 płomieni, no właśnie, ile mamy płomieni w ogóle? 20. Czyli i tak byłaby lipa. I tak byłaby lipa, więc tak naprawdę ten terrak jest chyba najlepszy, już go nawet miałem. W sensie na pasku. Bo i tak nie zrobimy ich więcej niż 20. Musimy najpierw sobie ogarnąć właśnie tamto ulepszenie, dopiero to. Allajowie mogą pomóc wyleczyć nasze ziemie z tej zarazy Nether. Potrzebują jedynie inspiracji. A teraz ta inspiracja jest w zasięgu paru nut.
No i fajnie, użyj melodii usuwania na terraku. Gdzie to jest? Pod X-em? Pod C? Pod Z? Pod Z. Usuwanie terraku. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. No i dobra, wracamy do tej wioski. Idziemy ratować te zębiaki. Idziemy ratować te zębiaki. Wiem, że to już jest chyba drugi albo trzeci raz, no ale niestety. Mam nadzieję, że to jest już ostatni raz. O, to jest kwas, dobra, i sorry, przepraszam. A, tu są jeszcze te korzonki, kurde, faja. Kurde, bele, fele. Wow! Po tym można skakać, a tu jest redstone, którego nie możemy zebrać niestety. Wow! Jak ja to zrobiłem? Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Wow! Kryjące pnącza. Daleko to jest? Nie jest już daleko. Tam się nawet nasze spawnery już tu pokazały. Powoli. Gdzieś tutaj. No właśnie. Jak wyglądają nasze jednostki? 2, 4, 6, 8, 10. 3. Za mało. Jest reszta. Da się was odwołać? Brak mowów do odwołania. Nie rozumiem trochę tego, ale okej. Czyli tak, musimy zrespić na pewno jednego tego. Nie chciałem odwołać, chciałem zrespawnować. I rozumiem, że mamy jeszcze 5 nastrzelających. Ej, no ale ja mam teraz 21 wziętych. Dobra, ale nauczmy się może korzystać z tego. Mowy walczące wręcz. Zombie. Dystansowe. Wszystkie moby. Specjalne moby. Testy Golem i Creeper. Oraz legendarne moby, które mam zablokowane. Kapuje. Nadal nie wiem, jak je zaznaczać. Chodź tu, piglin. Nigdy więcej nie będę myśleć, że słońce jest nam dane na zawsze. Sprawdź na mapie, jakich zniszczeń dokonały pigliny zeszłej nocy. Już 13? Kurde, ile ten słoń nawala? Słoniu, przestań. Ciężkie są te moby. No, wytłukli wszystko już, ej. Ale lipa. Ale Lipton. Mocne. No, już shit, here we go again. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa. Naprawdę trochę nie wiem, jak mam to zrobić. Wow, jak one strzelają. Dobra, pojedynczo. Pojedynczo. A tam jest jeszcze bastion, tam jest portal. Dobra, tu sobie leczą. To kurde, ten cholerny, niedobry słoń. Nawet dwa słonie. O Jezu, mało HP. Do 20. Nie, wszyscy tu. Ty też. Wow, ale dostały po nosie. Ale dostały po nosie.
Pigliny. Dobra, trzeba je męczyć. Dobra. Dały 4. Tego się nie da zniszczyć. Szyt. Co to pigliny robią? Ej, jest znacznie więcej! Oszustwo! Kłamstwo! Teraz walić tego cymbała. Zombie chętnie wrócą do walki. Teraz możecie zatrzymać pigliny wspólnymi siłami. Ja chcę tego słonia zabić. Tylko ja mu nic nie robię. Zabić słonia. Jak ja was chcę tu zabić? Mogę? Czemu cię nie mogę zabić? Te słonie są niezniszczalne, no bez jaj. O, zabity, dobra. Jednak nie był niezniszczalny. To lecimy teraz na nich. Dobra, wieża. Kolejna tutaj. To są ostatnie zombie. To tak, wy nie macie jak tu wejść, prawda? I do was strzelają, a wy mylone jedne. Nie potraficie ich okiełznać. No to włazimy i my do was. Że te cholerne słonie mi trochę zaczyna to przeszkadzać. Idziemy tędy. A, gnojki, co? Takie cwaniaczki byliście? Dopójcie mi, dopójcie. Chodzimy. Dobra, spróbujmy zebrać na terrak. Tak nie wolno. Dobra, się nie widajmy tu, a wy tam puszczcie. Rozwaliliście jeszcze nie. Jezu, one są mega słabe. Wy nic nie robicie, no. Dobra, ja coś zrobiłem. Walcie to, co powinniście. Priorytetowo. 59. Muszę więcej ich zebrać, no. Bo one zanim sobie to rozwalał, to trochę minie. Gdzie tam więcej? Po prostu nie ma więcej. O nie, świniaki. Chciałem tak zrobić. Teraz wy tego. Wow, wow, wow. Robi się nieciekawie. Kurde, jak on nawala.
Dobra, wytłukliście. To teraz już możemy powoli tu iść. U 17. Gdzie jest reszta? Przepraszam bardzo, gdzie jest reszta? Wozimy. I walimy po łbie. Robi się niebezpiecznie. Już powinien sobie poradzić chyba. 10, 8. Oni naprawdę lubią ten kwiat. Taki achievement. Wieża zarodników. Rozumiem, że udało nam się to ogarnąć. Zaświeciła się struktura lojalności. Udało ci się zdobyć ich zaufanie. Zombie będą walczyć z tobą zawsze i wszędzie. No dobrze, mnie ten kryształek interesuje najbardziej. 104. 105 nawet. Czyli mamy kolejne ulepszenie. Nie, ale musimy sobie zwiększyć ten max jednak. Zmieniam zdanie. Chcę usunąć? Da się. No i usunięte. Dobra, odwołajmy sobie wszystkie, które w sumie nie musimy mieć. To nie jest odwołaj, tylko przywołaj. Ziemniaki. Dobra, chciałem tak. Wziąć na pewno zombie. Wysłać ich tu. Czemu tylko jedne zombie się zginęły? Mam tu 18. Teraz są chyba 20, ale to też są chyba... A, bo są jeszcze te golemy, okej. Okay. Czyli tak, rozumiem, że już tu siedlisko zombie jest gotowe. Zostało jeszcze siedlisko szkieletów. To tak, to jest horda bastionu. Myślę, że moglibyśmy sobie tą hordę bastionu naprawdę już zniszczyć. Ale, lepiej źródło przeznaczenia. I kolejny upgrade. No już go możemy tutaj bez problemu ustawiać. Ulepszenie ekspercki murarz. O. Rozumiem, że... To co, że to już mamy, tak? A, każde dodatkowe ulepszenie pozwala na przenoszenie 150%, 150 węgla. Okej. Okay. No dobra, ale zombie jeszcze nie możemy przywoływać, z tego co widzę. Ulepszenie sztandaru. Tu 200. Tu 400, ujej. No dobra. Myślę, że bez problemu możemy sobie tą szósteczkę zrobić teraz. Sztandarek. No i fajnie, o to chodziło. Czyli możemy teraz, mieliśmy 25, czyli możemy teraz 40. I zajebiście.
Dobra, idziemy do tej wioski i oczywiście idziemy na bastion. Idziemy na bastionek. Dobra. Chcemy iść tu. Myślę, że równie moglibyśmy też poeksplorować te wszystkie zakątki. Tak, co tutaj było? To jest żelazo. Mam w sobie max, kurde, nie zauważyłem. 22 moby. Muszę jeszcze ogarnąć sobie inne jednostki oprócz tych, co już w tej chwili mamy, czyli tych czterech rodzajów golemów. Także możemy sobie te szkielety i tym podobne pozbierać. W tej chwili mamy 26 jednostek. No to jest i tak już więcej niż mieliśmy. Tylko tak, ja idę na bastion. Może nie na bastion, a w tej chwili idę. Osiągnięto limit zasobów, okej. Może nie na bastion, a idziemy. Nie, dobrze mówię, na bastion. Nie, na hordę. Nie na hordy. No idziemy na portal. O to mi chodziło. Nie idziemy na całą fortecę, tylko na portal. Bierze się jąka, standardowo. Tutaj nie ma zbytnio jednostek. To dupa blada. Tudu. Ale taki inny nawet. Tylko słonia mi to nie walnęli. Dobra, to poszło. Dajemy naprawdę bez problemu radę z tym małym. Płon jest gorszy, znacznie gorszy. Czemu ten skurczysynek z fortecy? Coś mi tu chyba brakuje. Trochę złotka. Trochę złotka i tu widzę, że świnki są. Tutaj wystrzeli. Wystrzeliło. Idźcie na to teraz. Płynie do lasu. Narobić hałasu. O nie. Jeszcze do lawy tam wypadł. Jaka lipa. Cupka zniszczona, świetnie. Świnki się uwolniły same już. Więc zniszczony posterunek. Tylko czy to nam coś daje, że my niszczymy te posterunki? Blisko zombie. Horda łowców. Horda łowców to jest to już. I zauważcie, że to jest lepiej strzeżone. To jest daleko. To jest daleko, cholercia. To jest żelazo, czy to jest... Osiągnięto limit, dobra. No masz jeszcze jedno. A po drodze oczywiście sobie pozbieramy moby. 29 już mamy.
Nie sądzę, żeby nam się pierwszy szturm udał. Zresztą nawet nie sądzę, żebyśmy zdążyli ten szturm zrobić w dzisiejszym odcinku. A jest jakaś kolejna wioska? Tak, ale nasza już przejęta. Trzeba będzie się gdzieś tutaj obwarować. I dopiero zaatakować. No i śnieżny biom. Po raz kolejny śnieżny biom. Wiem, że to jest gdzieś na górze. Świecący grzybek. Co ty robisz? Koniu! A któryś to zrobił? Wow, co to było? Co to za bug? Opa! Jak to wygląda? Ale my tu byliśmy, my to zniszczyliśmy już chyba, prawda? A nie, bo to nie jest to. Kolejna horda bestii jest tam. Tak, to jest zniszczone. Dokładnie, to są zniszczone. No, właśnie. To tak, tam pigliny niestety, ale zaraz zrobił się agresywne. Ta bitwa wymaga od ciebie większego przygotowania. Dołączyli ich najsilniejsi wojownicy. Spróbuj usunąć choć trochę tego netheraku przy pomocy poznanej melodii. O! Świetnie. Allajowie są chętni do rozpoczęcia uzdrawiania świata. A to w ten sposób działa. Oż ty w dupę. Jebnie. Dobra, zróbcie to szybciej. Tu jest naprawdę już potężnie. Chciałbym ten dół sobie bardziej ogarnąć. Są teraz bardziej potężne. Wow! Wolnęło. Niestety wolnęło. A raz się obwarujemy spokojnie. Mówię, muszę sobie tutaj to podnosić na dół i będzie git. Dobra, już nawet widzę mniej więcej nasz punkt docelowy do bazy. To tak, to sobie strzela stamtąd. To będzie bardzo groźne, jeżeli o to. Zobaczcie, ile mi jednostek w jednej chwili zostało. Wszystkich nam wytłukło. Wszystkich cholerstwo wytłukło. No dobra, damy radę. Damy radę. Tylko mówię, początkowo musimy się w ogóle dostać tutaj na dół. O. Tu już nas nie powinno grzmocić, tylko teraz grzmoci nas co innego. Co to?
Kurczę, to się nadal nawala. A bramę na przykład mogę zrobić tu? O dobra, udało się to rozwalić. Bramę zrobimy gdzieś tu. I oczywiście mur. Nie rozumiem, że tu jesteśmy w miarę bezpieczni, przynajmniej na tę chwilę. Jednak nie. Jednak nie. Kamieniarz, co robił kamieniarz? Co robił kamieniarz? Jako budynek? Zamienia pobliskie mury, wieże i bramy. Kamienie. Tu 200 potrzeba. Dużo. Dobra, no pobawimy się z nimi w ten sposób. Priorytetową sprawą oczywiście będzie rozwalanie tamtej wieżyczki. Czy nie strzela? Się pobugowało wszystko. Dobra, ale tak. Chcemy na pewno jeszcze zebrać sobie trochę tu na terraku. Teraz zrobić sobie spawnery. Kupujemy tych, tych. W sumie nawet nie wiem, czy potrzebujemy. Spawner zombie! No jeszcze mi to nie jest potrzebne. Udało ci się przełamać ich obronę! Co? Jakim cudem? To ja rozwaliłem niby. Dobra, na początku na pewno będę sobie chciał zrespić dużo strzelających. Pierwsze co zrobimy oczywiście. Co? Ile mi ich... Co? Ile mi ich wytłukło? Bije robicie chyba, prawda? Strzelacie? Dupa, nie strzelacie. Nie podoba mi się to, że wy nie strzelacie. Pytanie, czy kamienny załatwił robotę? Murów się chyba nie da rozwalić. Da się. Rozwalają mury. Czyli tak, my musimy zrobić sobie tu więcej, wiesz. Bo tu może być zaraz Saigon. Dobra, dwójka, golem z drewna, idźcie się utopić. Okej. Okay. Wszystkie mogą wejść. Powoli rozwalają, dobra, ej, nie jest źle.
Nie ma tragedii. Odwołaj, ale to pewnie przywoła ich. No to po mi wszystkich przywołuje, okej. Ale ja bym chciał ich w ogóle wywalić, całkowicie chciałbym ich wywalić. No, walczy się. Dobrze, palta się. Ała, teraz ja się palę. No. Naprawdę nie wiem, jak ich odwołać. Spróbuję sobie jeszcze, no nie wiem, usuń. No, ale to usunie mi cały ołtarz. A nie te moby. Ten Netherrack zrobił? Ej! Halo, gro! Co ty mi tu za Netherrack robisz? Obrony tam nie zniszczyły tego niestety. Myślę, że możemy więcej tego zrespić. Dobra, 20-20. A skąd ty się tu wziąłeś? Przepraszam cię bardzo. Chyba to nie powinno być. Dobra, niech rozwalają. Widzę, że zombie stoi na straży. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Ja tu zatrzymam na szybko. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, gra dla Shiro. No i się oczywiście widzimy. No sobie tutaj widzę, że to się nie zatrzymuje. Widzimy się w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej, hej!